Zobaczcie tą kapustę, jest najlepsza kapusta smażona na patelni. Przepis jest super, ona lepiej smakuje jak nie jeden stek. Także zapraszam do przepisu. Potrzebujemy główkę kapusty, tak jak widać, potrzebujemy jeden pomarańcz i będziemy potrzebowali również 50 gramów sezamu. U mnie jest sezam czarny, ale można jak najbardziej użyć sezamu białego. Ja mam czarny akurat, więc takiego użyję. No i zaczynamy od wyciśnięcia soku z jednego pomarańcza. To będzie taka baza, w której będziemy dusili po prostu naszą kapustę. Cały czas mamy problemy z dźwiękiem, także nagrywam to znowu z narracji. A inaczej po prostu się nie da. A przepis naprawdę jest świetny. Połowa łyżeczki, pół łyżeczki soli, 50 ml wody, jedna łyżeczka papryki słodkiej, łyżeczka ziół prowansalskich i łyżeczka czosnku suszonego. To wszystko musimy dokładnie wymieszać. I odstawiamy. Teraz zaczniemy robić sos. Potrzebujemy ten pojemnik od blendera albo jakikolwiek inny pojemnik. Ten od blendera się najbardziej sprawdza, bo po prostu jest dopasowany do blendera. Wsypujemy sezam i zalewamy oliwą do wysokości sezamu. Ja jeszcze tam sobie dodałem później łyżkę miodu i szczyptę soli. I to było naprawdę ten sos jest bardzo dobry. Po zblendowaniu musimy to spróbować. Ok, lekko słodkie, troszeczkę słonawe, no i mocno orzechowe, tak jak sezam może tylko być orzechowy. Można oczywiście ten sezam na początku podprażyć i go dodać, ale kto nie ma czasu, może zrobić tak jak ja i też będzie bardzo dobrze. Więc teraz idziemy. A, no jeszcze kapustę musimy przygotować. Kapusta bardzo szybko, bardzo sprawnie. Kroimy ją na połowę. I jeszcze raz na połowę. Staramy się kroić tak, żeby ten głąb trzymał po prostu nam tą kapustę. Ok, to teraz idziemy na maszynkę i będziemy to smażyli. Więc na patelnię wlewamy oliwę. Jak się rozgrzeje, zaczniemy obsmażać kapustę. Jak już oliwa się rozgrzała, układam kapustę. I smażę, z każdej strony smażę. Po chwili smażenia, jak już kapusta nabierze trochę koloru, zobaczcie, smażymy ją z drugiej strony. Ewentualnie, jak wciągnie całą oliwę, to można troszeczkę jeszcze dolać, żeby to się nie smażyło na suchej patelni. Smażymy dalej. No i po chwili, jak już macie tak podsmażoną tą kapustę, wlewacie ten nasz jakby sos. Przykrywacie. I na wolnym ogniu dusicie to tak długo, aż wam to wszystko wyparuje, a kapusta będzie bardzo miękka. Więc teraz czekamy. No i teraz zobaczcie, jaki jest efekt końcowy, bo naprawdę kapusta jest tak delikatna, że miałem problem ją nawet nałożyć na talerz. Idziemy teraz na stół roboczy i wam to pokażę. No i zobaczcie, jak ona jest delikatna. No, normalnie się rozlatywała na tych szczypcach.
Ale dało radę to przełożyć. Jest mega uduszona, świetnie smakuje. No, zobaczcie. Tym przepisem jestem zachwycony i tylko mnie po prostu denerwowanie rozpiera, że po prostu ten dźwięk muszę dogrywać tak na piechotę, bo naprawdę to było coś wspaniałego. No i ten sos sezamowy. Teraz do góry na to. No i to już jest bajka, po prostu mega smakowite danie. Tak to się prezentuje. Bardzo pyszna rzecz, no warto to spróbować. Nie zawsze tak młoda kapusta musi być z boczkiem i z koperkiem. Nieraz można po prostu trochę odlecieć tymi smakami w innym kierunku i spróbować czegoś naprawdę nowego, bo myślę, że takie zestawienie to nie wiem, czy gdzieś ktoś już coś takiego robił, ale jest to przepyszne, po prostu jest to przepyszne. Danie serdecznie polecam, ja Was serdecznie również pozdrawiam. No i do zobaczenia przy następnych moich przepisach. Słyszałam się.